proszę Państwa, piękne żółte kwiatuszki, chociaż takie trochę już zmarniałe, bo ciepło, sucho, to jest, czuje się rozesłana, ale to jest bardzo odporna roślina, także troszeczkę popada, no to na pewno to ładnie odżyje. Ona tworzy takie kobierce, łatwo się rozprzestrzenia, może być właśnie stosowana jako roślina okrywowa, tylko że trzeba mieć na względzie to, że ona się bardzo rozprzestrzenia, jest ekspansywna. Ona lubi półcień, ale tu są miejsca takie słoneczne bardziej. Ona też jest. Proszę zobaczyć, jak ona tutaj pioniersko zajmuje ziemię. Taką o. Tutaj było przekopywane. I ona jako pierwsza. Proszę zobaczyć, jak szybciutko tu weszła. Tutaj też poziomka. Poziomka też jest takim gatunkiem ekspansywnym przy pomocy rozłogów, jak widzimy. Proszę zobaczyć, rozłogi, poziomki. No i to jest rozesłane. Tu mamy różne gatunki traw, a tu przywrotnik, proszę zobaczyć. Przywrotnik pospolity. No i to takie różne, szanowni Państwo, miejsca pełne troszkę dzikich, troszkę takich ogrodowych, ozdobnych roślin. Tu mamy widziokrzew siny, to akurat jest bardziej użytkowy gatunek. Nie wiem, jaki to jest dokładnie, jaka to jest odmiana. Jest to jagoda kamczacka. Nawet widzę jeszcze pojedyncze owocki. Ona to jest jakieś chyba jakieś spóźnione, mega spóźnione, bo samolocik leci, dajmy mu się wyszumieć. Dobra, ta odmiana kwitnie najwcześniej, ona też oczywiście jako pierwsza wypuszcza liście. Proszę Państwa, chyba zaczyna kropić, to dobry znak, niech podleje troszeczkę. No i tutaj jeżyny, plątanina jeżyn. Słuchajcie, jeżyna też jest bardzo ekspansywna, jeżeli już jesteśmy przy tych gatunkach, które tutaj rządzą. I tu też wiciokrzew, też inna odmiana. No i tutaj trzeba będzie zrobić porządek, nie, bo troszeczkę poprzecinać te jeżynki, ale to dopiero przekwitną, jak już owocki dojrzeją. No zobaczymy, jak będzie z tymi owocami, bo jest sucho, tak jak wspominałem, a wtedy, jak jest sucho, to owoce są bardzo malutkie, szybko wysychają. No zobaczymy, proszę Państwa, zobaczymy tu pod grabem. Piękny grab, słuchajcie Państwo, piękny okaz, taki poprzycinany w tym roku, ale ładnie rośnie. Pod grabem jest takie miejsce dla roślin domowych, które tutaj wynoszę na czas wiosny, lata. Mamy paprocie, mamy niecierpka, mamy tutaj jakiś gatunek grubosza, tam jest zielistka, szanowni Państwo. No tutaj, o proszę, mamy takie też dzikie. To jest akurat, ona tutaj oczywiście jest wprawdzie w donicy, ale rośnie sobie tutaj na dworze cały rok. To jest momencik. Przytulia pospolita. O, dobra. I tu pięciornik biały. Proszę Państwa, pięciornik biały. Jeszcze kwiatuszków w tym roku nie było. Ja go przesadziłem, bo on troszeczkę był taki, miał za małą donicę, także. No i ten przetacznik leśny tutaj, o, razem sobie rosną. Przetacznik leśny, proszę Państwa. Tu czosnaczek, mamy czosnaczka. Coś tutaj, słuchajcie, jakiś wicher. Wicher, akurat wyszedłem, chciałem nakręcić. Słuchajcie, ale tutaj wieje, nie wiem, czy będzie dobra jakość. No dobra, zobaczymy. Proszę zobaczyć, przed chwilą pokazywałem, to jest rozesłaną, a to jest kropkowana. Bardzo piękny gatunek. O takich ozdobnych walorach. No wszystkie to jeści. Jest ich trochę, tych gatunków. One są bardzo, bardzo piękne. Małe kwiaty wprawdzie, ale jest ich dużo, tych kwiatuszków. O. Dużo. I piękny kolor mają. Nie pachną zbyt mocno. Ale walor taki właśnie dekoracyjny. Tutaj czyściec leśny, roślina
dzika, która się tu kiedyś pojawiła kilka lat temu i sobie tutaj rośnie. Już od, no mówię, z 5 lat na pewno będzie. Bardzo małe takie kwiatuszki, subtelne, delikatne. No. No i bardzo specyficzny zapach, jak potrzemy liście. Taki, jak to się mówi, mysi. Pszczółki przylatują do czyśćca leśnego, do kwiatuszków. Ja zostawiłem tę roślinę, bo jest bardzo fajna. I stwierdziłem, jak chce rosnąć, niech rośnie, wybrała sobie to miejsce. Proszę Państwa, poziomeczki, nie poziomeczki. No tu takie różne gospodarcze zakątki, tu też poziomki. Troszeczkę tym upałem, wysoką temperaturą suszą takie zmarnowane, ale tutaj na przykład o, takie jędrne całkiem. Dużo owoców wczoraj zbierałem, może nawet dzisiaj coś zbiorę. Proszę Państwa, a tutaj bodziszek cuchnący. Tutaj była w zeszłym roku grządka ziemniaczana, w tym roku zarosło, tu zarosło właśnie tym bodziszkiem. Ja tutaj troszeczkę to przetrzewię niedługo, troszkę tutaj wykarczuję. No i ziemniaczki. Ziemniaki w tym roku trochę mniej, zobaczymy. No. Może jeszcze coś dosadzę, chociaż trochę późno. Jak na ziemniaki. Tutaj czyściec leśny. Nie czyściec leśny, przepraszam, tylko gajowiec żółty. Tutaj kuklik. No już, a tutaj czosnaczek pospolity. No rośliny już takie zużyte sezonem. No tutaj już mamy owocki. Owocki kuklika. I owoce czosnaczku. Tu gdzieś czosnaczka. No i proszę Państwa, papryka. Papryka, to są takie ostatnie siewki, sadzonki papryki, takie można powiedzieć awaryjne. Więc zobaczymy, co z nich będzie. Ale w innym miejscu papryki mam trochę więcej, takiej wcześniej przepikowanej, przesadzonej, no i ona jest większa. Proszę Państwa, padać zaczyna, niech podlewa.